żyjemy wspomnieniami tak Piłsudskiego, Dmowskiego, prawda, ciągle tam gadamy, gadamy o związkach zawodowych, no czymś takim, no. Cały czas trwa wiek XX. Wiek XXI dopiero nadejdzie, być może już za parę miesięcy. Być może na wiosnę, tego nie wiemy. Wiemy, że to wszystko bankrutuje, bo ustroje padają nie dlatego, że są okrutne, złe i niesprawiedliwe, dlatego, że bankrutują. Więc właśnie to wszystko bankrutuje. Pytanie, co będzie potem? Co będzie potem? Który ten ustrój się musi rozwalić, jest oczywiste zupełnie, po prostu z braku pieniędzy. Natomiast pytanie, co będzie potem? Czy będzie to, co nastąpiło właśnie po rewolucji francuskiej, czyli przyjdzie lewica i będzie nam tutaj robiła jakieś rzezie, czy wrócimy do normalności, czyli zrobimy restaurację, czy powrót normalności. Proszę Państwa, niektórzy ludzie starają się o to. Tacy ludzie jak Stanisław Michalkiewicz, tu obecny ja, Stefan Kisielewski, prawda, garstka ludzi. Już w roku 1970, w którymś działa, to wszystko idzie w drugą stronę, że nie wierzyła w opozycję solidarnościową, absolutnie, prawda, to wszystko dla nas to była machinacja lewicy i przewidywała dokładnie, jakie będą tego skutki. O co nam chodzi? Co trzeba przywrócić? Trzeba przywrócić jedną żelazną zasadę, chcącemu nie dzieje się krzywda. Czyli zasadę, że każdy jest kowalem własnego losu. Czyli ludzie, czyli trzeba w ludzi wierzyć. Bo socjaliści teraz, na przykład państwo opiekuńcze, oni człowieka nie wierzą. Prawda? Oni człowieka nie wierzą, oni uważają, że człowieka trzeba pilnować, że za niego podejmować decyzje. Krótko mówiąc, są niepotrzebni opiekunowie, biorą ogromne pieniądze i ludzie od tego głupieją. Bo człowiek traktowany jak małe dziecko, zaczyna sam się zachowywać jak małe dziecko. I to widać na każdy krok. Ludzie traktowani jak małe dzieci, sami zachowują się jak małe dzieci. 100%. Tak, niech ktoś da, prawda? Niech nam dadzą nam tutaj tego. Pamiętacie Państwo, starsi z Państwa pamiętają, jaka była pieśń Solidarności. Dlaczego nas nie przyjmują, postulatów nie przyjmują, czy nie widzą, że to kosztuje. To jest pieśń niewolników. To nie jest pieśń ludzi dumnych, którzy są w wolności. Nie, oni chcą, żeby im PZPR dał więcej do żłoba. Proszę sobie przeczytać te wszystkie postulaty Solidarności. Całe 27 postulatów, to jest bełkot. Bełkot socjalistyczny, muszę sobie przeczytać. Karski na coś mają być, prawda, no nonsens kompletny. Myśmy to nie wierzyli od początku. I teraz to wszystko bankrutuje. Bo ludzie mówią demokracja. Ale proszę Państwa, demokracja to nie jest po to, żeby każdy sobie pogłosował. Myśmy chcieli mieć lepszy ustrój po to, żeby każdy mógł podejmować decyzję za siebie. Żeby ja mógł się ubezpieczyć albo nie. Że ja muszę coś kupić albo nie. I nie może mi ktoś zabrać mojej lekarstwa. Bo proszę Państwa, taka podstawowa sprawa, mówi się, że walczymy o wolność od narkotyków, tak? O marihuanę. Ale co mi obchodzi marihuana? Marihuana obchodzi tam 1% ludzi, nie? Ale dlaczego lekarstwa nie mogę kupić? Każdy z Państwa. Kończy się właśnie lekarstwo. Kupić na nowo Polskę. Nie możecie. Musicie pójść do lekarza, dostać receptę, tak? Albo zapłacić za wizytę, albo ostać w kolejce gdzieś tam. Dlaczego? Przecież kiedyś, kiedy traktowano człowieka jak normalnego człowieka, każdy mógł pójść do apteki i kupić sobie dowolne lekarstwo. Nawet arsen. A patrz. Nawet arsen. Każdy mógł sobie kupić po prostu zwyczajnie. Nie była konieczna recepta. Traktowano człowieka jak dorosłego. Jeżeli człowiek weźmie sobie lekarstwo i zażyje złe lekarstwo i umrze, no to jednego idioty mniej. Także tak, jak się to chodzi o przywrócenie zasady, że to my mamy sytuację sobie. Ale są setki tysięcy urzędników, którzy żyją z tego, że to oni za nas decydują. I oni się bardzo bronią przed powrotem do normalności. A ludzie są naiwni. Ludzie myślą, jak to bez urzędnika. Sami byśmy mieli podejmować decyzję. Bardzo wiele osób mówi tak. Przecież jeżeli teraz państwo mi wybiera szkołę, to jest zła szkoła, okej. Ale gdybym ja wybrał sobie dać dziecka złą szkołę, to wtedy żona by miała do mnie pretensje, nie? A tak to oboje z żoną mam pretensje do państwa. I jest dobrze.
Nie, dobrze, ale nie, 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 szkoły, a to nie my jesteśmy winni, tylko państwo. Ja w porządku. No i tak, ludzie myślą. Ja przeczytałem prawie rok temu, że rodzice hiszpańscy wyrażają wdzięczność, że rząd zajmie się problemem otyłości ich dzieci. Rząd ma problem, że moje dziecko jest tłuste. Tak jest rząd. No tak, no. No bo ludzie sobie nie radzą kompletnie no tak, swoim życiem. No. Traktowanie jak małe dzieci, tak mówię, jak małe dzieci, dokładnie. Aż trzy zdjęcia. Zacząć traktować ludzi jak dorosłych. Nie wszyscy tego chcą. Mogą zacząć. Ale na pewno nie są tego urzędnicy, którzy żyją z tego, że nami rządzą. I proszę państwa, póki to nie zbankrutuje, to nikt nas nie uwierzy, bo ludziom jest dobrze. Tak. Bankrutujemy, nie mam pieniędzy, a ciągle się spożyczy, skądś nam produkuje, tam i tak dalej. Dopiero bankructwo tego systemu otworzy ludziom oczy. A to już jest niedługo. To jest parę miesięcy, jak dobrze pójdzie, jak źle pójdzie. Ekonomiści mówią, że to może być w tej jesieni, może być w roku 2013. Akurat równo 100 lat od Chini, kiedy się wojna światowa, która zrujnowała label epokę. Piękną epokę 19. Proszę państwa, po co my tu jesteśmy, kolego Halkiewicza? Żeby państwu wyjaśnić, co się dzieje, dlaczego tak się dzieje, prawda? I co trzeba potem zrobić. Nie, więcej urzędników, żeby problem rozwiązać. Bardzo wiele ludzi mówi tak, brakuje nam, no, zła jest szkoła, więcej pieniędzy na szkolnictwo i więcej urzędników. Będzie jeszcze gorzej. Będzie oczywiście jeszcze gorzej. Jeżeli na przykład będziemy płacili więcej żołnierzom, to wtedy do wojska pójdą nie ci, którzy chcą walczyć, tylko ci, którzy chcą dostawać dużo pieniędzy. A to nie są ci sami ludzie. Nie są ci sami ludzie. Pamiętajmy. Rozwiązaniem wszystkiego nie jest więcej pieniędzy. Rozwiązaniem jest traktować człowieka jak normalnego człowieka, a nie jak małe dziecko. A nie jak niewolnika, a nie jak bydlę, prawda? I to jest. Jak to jest możliwe, że nam się pod przymusem każą szczepić, prawda? Jak to jest możliwe? Ja nie mogę decydować o tym, czy moje dziecko jest szczepione. Nie każą, przepraszam, ale ma prawo się wolno odmówić. Ja odmówiłem. Moje dzieci ale... się nie szczepią. Ja już niedługo pan nie będzie mógł. Jeszcze można, raz. Nie, straszano mnie karami pieniężnymi, zarzutem tego. Ja powiedziałem, że jest takie coś, nie można. To ona ale teraz są nowe przepisy. Ale trend idzie w tym kierunku. Ale trend idzie w tym kierunku, to jest istotne. Tak. Znaczy, ja państwu powiem. Dzisiaj czy jutro, czy pojutrze. Alexis de Tocqueville w swojej książce Dawny Ustrój Ewolucja mówił, że im głupszy przepis, tym więcej od niego wyjątków. Tym bardziej patrząc palce na jego łamanie, bo rzeczywiście no, mamy tysiące przepisów, które są zupełnie absurdalne i tu nie, nie przestrzega. Jeżeli ja panu poruszę 1000 zł, to ja tego powinien zapłacić 7% podatku, ale nikt tego nie robi. I nikt chyba jeszcze za to nie został skazany, prawda? To tylko takie indyjskie przepisy. Także bardzo się cieszę na sytuację, że władze patrzą przez palce. Ale już nie jest całkiem fajnie, jak ktoś wchodzi i tłumaczy nam, co mamy robić z naszymi własnymi dziećmi. Ja osobiście walczyłem o dziewczynkę, słuchajcie. To była pod Warszawą w Babicach Starych. Przystałem z tym Kampinosem. Była dziewczynka. Słuchajcie. Dziewczynka miała 7 lat. Miała 3 starszych braci. 4 metrów. I ojciec, wspaniały facet, on dostał za darmo tam, w zamian za coś tam, dostał kawałek terenu, no taki jak, trochę jak trójkąt do tej sosny stamtąd, o. Postawił na tym koło słupa takiego napięcia, teren właśnie prawie bez wartości. On sam postawił chałupę z odpadów drewna, z odpadów czegoś. Chałupa cieplutka, wygodna, sam to wszystko robił. Pracując, żona pracowała, wychowali 3 synów, 2 już wyleciało z domu, wchłonęło, 3 miał 13 lat, słuchajcie. A to dziewczynka była lekko niepełnosprawna, nie tam coś tego, ale no tak, niezbyt inteligentna, nie jakiś debilizm, nie tego. Proszę sobie wyobrazić, ponieważ to dziecko je w łóżeczku, żeby jak ono piłuje coś tam w domu, to żeby dziecko nie wlazło. No. A ponieważ dziecko włamało tam 2 pręty, to jeszcze tam zabił dyktą, żeby nie wylazł. Proszę sobie wyobrazić, sąsiedzi donieśli na policję, że on trzyma dziecko w skrzyni.
cała Polska dowiedziała się, że człowiek trzyma wszystko w skrzyni. Całe życie. Przyszła policja pod nieobecność rodziców, 16-letniemu bratu, grożąc pistoletem, odebrali to dziecko. Zabrali to szpital. Walczyłem przez 2 tygodnie, 3 tygodnie. Słuchajcie, ten prokurator, gestapowa normalna, zimna, taka biała. My musimy dbać o dziecko, prawda? My to musimy. Po 3 tygodniach udało się odwojować, oddali to dziecko, tylko warunek, że miało tam prokuratora, prawda? Ale ta pazerność tego urzędu, który lepiej wie od rodziców, prawda? Co robić z dzieckiem, prawda? No to jest straszne. Dlatego są w tej chwili powołano cały aparat. Spadków socjalnych, którzy chcą coś robić, nie? I wynajdują przypadki wszędzie. Proszę Państwa, tak być nie może. To jest kosztowny, drogi aparat, który robi nam krzywdę. Zresztą, no dobrze, można coś powiedzieć, bo Pan mówi i mówi. No Pani żyje, to nam nie pomaga. Inżynierze, przestań zabierać głos. Proszę Państwa, ja nie jestem taki wymowny jak mój przedmówca, więc ja ograniczę się do jednego właściwie wątku, ale moim zdaniem najistotniejszego. Otóż kolega Milke mówi, że trzeba przywrócić normalność. To jest prawda, że trzeba przywrócić normalność. System prawny, cały system prawny państwa powinien być ufundowany na tej zasadzie, że chcącemu się krzywda, ale na czym właściwie powinna polegać zmiana? Na czym właściwie powinna polegać zmiana i co nam najbardziej doskwiera? Nam, którzy się uważamy za środowisko wolnościowe, to znaczy ludzi, którzy cenią sobie wolność. Co zresztą przynosi nam zaszczyt, powiedzmy sobie szczerze, dlatego że religia chrześcijańska powiada nam, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo boskie. I tak chyba jest, ale w takim razie w czym to podobieństwo się wyraża? No bo musi być jakoś zauważalne, żebyśmy tak nabrali pewności, że to prawda. Nie w żadnej właściwości fizycznej, bo Pan Bóg nie ma żadnych właściwości fizycznych. To znaczy, że w jakiejś właściwości natury duchowej. A jakiej? Nie trudno się domyślić jakiej, bo takiej, którą my w takich właściwościach, które my u siebie bez trudu postrzegamy, a których by niegrzecznie było odmówić Panu Bogu. Na przykład, że jesteśmy istotami rozumnymi. Znaczy istotami inteligentnymi. To stwierdzamy to bez żadnego trudu. Nie musimy sobie nawzajem udowadniać tego, że jesteśmy istotami inteligentnymi. No a Panu Bogu niegrzecznie byłoby odmówić inteligencji. Przeciwnie, On jest znacznie bardziej inteligentny od nas, prawda? Druga taka właściwość, którą u siebie postrzegamy, a której też niegrzecznie byłoby odmówić Panu Bogu, to jest zdolność do wybierania. To jest zdolność do wybierania, nazywana inaczej wolnością. I te dwie cechy, inteligencja i wolność, to są właśnie cechy podobieństwa Bożego, boskiego człowieku. I jak Państwo pamiętacie, za komuny pierwszej, była celem takim marksistów, leninistów i w ogóle Związku Radzieckiego było wyhodowanie człowieka sowieckiego. Czy się tego człowieka sowieckiego udało wyhodować, to trwają dyskusje do dzisiejszego dnia. Natomiast warto zastanowić się, co to jest człowiek sowiecki. Czym się człowiek sowiecki różni od zwyczajnego człowieka? No bo musi się czymś różnić, skoro miał być dopiero wyhodowany, prawda? Otóż człowiek sowiecki tym się różni od zwyczajnego człowieka, że nie ma wolnej woli. Że nie ma wolnej woli. Że on rezygnuje z tego, jemu to nie jest niepotrzebne do niczego. I system, na tym polegało zło tego systemu komunistycznego,
że on normalnych ludzi chciał przerabiać na ludzi sowieckich, odbierając im wolną wolę. I to, o czym mówił przed chwilą kolega Miszka, to są właśnie te wszystkie procedury odbierania wolnej woli. Ale, proszę Państwa, żeby człowiek mógł o sobie decydować, no to musi być pewien, chociaż jeden warunek spełniony. Bardzo ładnie o tym warunku napisał w operze Za trzy grosze Bertolt Brecht. Brecht powiada tak. To czy raj na ziemi stworzyć każdy chce, ale czy forsę ma? Niestety nie. I w tym pies pogrzebany. Bo żeby dokonywać wyboru, to musimy mieć możliwości osobistego zrealizowania tych wyborów, bo co z tego, że my sobie tam wymarzymy coś, ale to pozostanie w sferze marzeń. Nic nam z tego nie przyjdzie. No, możemy skończyć jako marzyciele, prawda? Możemy się pogrążać w świecie urojonym jako marzyciele, ale coraz ciaśniej będzie nas otaczała tak zwana rzeczywistość. Otóż dlatego to mówię, że prawdziwa reforma systemu powinna polegać na przywróceniu ludziom władzy nad bogactwem, z którego zostali bogactwem, które wytwarzają swoją pracą, a z którego zostali podstępnie wyrzuceni. Przez kogo? Ano przez naszych, przez armię, rosnącą armię naszych dobrodziejów. To jest rosnąca armia naszych dobrodziejów, pragnie naszego dobra, a nam już tak niewiele go zostało. I proszę Państwa, przypomnę, ilustruję to przykładem, bo to warto o tym pamiętać. W 1995 roku Centrum Adama Smitha robiło takie, przeprowadziło takie badania. Jaką część dochodu rodziny pracowników najemnych zatrudnionych poza rolnictwem państwo im odbiera. I jedynym kryterium był przymus. Co ci ludzie muszą oddać pod przymusem? Chodziło o podatki, składki ZUS-owskie i tak dalej. I okazało się w 1995 roku, że państwo im odbiera 83% dochodu. 83% dochodu. Warto się zatrzymać chwilę nad tą liczbą, dlatego że to już jest bardzo bliskie porównania z niewolnikiem rzymskim. 90. W epoce późniejszego cesarstwa, kiedy już niewolnicy mieli pewne uprawnienia takie cywilnoprawne, tak to się nazywało peculium. Niewolnik mógł zarządzać przedsiębiorstwem swojego pana i takie bodźce materialnego zainteresowania prawo rzymskie wprowadzało, żeby im się trochę opłacało tym niewolnikom, żeby nie kradli, tylko żeby tam zarządzali. On mógł 10% mógł mieć udziału w dochodzie. To się nazywał peculium. Otóż 17% to już jest niewielka różnica z 10%, a jeszcze mniejsza, kiedy sobie uświadomimy, że właściciel tego niewolnika musiał kupić, że musiał go zakwaterować, że musiał go odziać, wyżywić i leczyć. Niewolnik nie mógł tego, bo nie. Więc to wszystko właśnie, jeżeli się weźmie to pod uwagę, to nasz status obecny rodziny pracowników najemnych zatrudnionych poza rolnictwem w 1995 roku już był bardzo zbliżony pod względem materialnym do statusu niewolnika rzymskiego. No to nie ma się z czego cieszyć, prawda? Nie ma się z czego cieszyć. I prawdziwa reforma systemu powinna zmierzać do zlikwidowania ustroju niewolniczego. Zlikwidowania ustroju niewolniczego. Bo popatrzcie Państwo, tego samego dnia, kiedy w Sejmie była jazgotliwa dyskusja na temat Amber Gold, afery Amber Gold, tego samego dnia przez media przemknęła informacja, na którą mało kto zwrócił uwagę, że dług publiczny Polski przekroczył 1 bln złotych, czyli 1 000 mld złotych.